Witam, 9 wrzesień jest. To co widzimy jest to arbus w hamaczku, odmiana róża południowego wschodu numer 35. Ale nie tego arbuza zerwiemy w tym odcinku. Natomiast pójdę, zerwę Karolinę Cross. Arbuza, z którego bije się rekordy świata. Podobno coś około 150 kg miał na świecie ten arbus gigant z odmiany Karoliny Cross. Jestem zmuszona go zerwać, ponieważ jest miękkawy, ma plamy na powierzchni skóry. Więc pójdziemy w ciszy, dokonamy dzieła zerwania, potem rozkrojenia i zmierzenia cukru. Ruszamy. A jest on tutaj opatulony, ukryty, bo noce były bardzo zimne. To są nagietki, dwie odmiany, delikatnie. O mój Boże, tego to ja nie widziałam. Zrywamy. Pęd już zamarł. Jest kanciasty kształt. Spójrzcie, co się zaczęło dziać. Nie miała szans dojrzeć. Biedactwo. No daj go wyżej. Zobaczcie, a tu był drugi owoc Karolinki w dolnicy rosnący. Lecz niestety, no pęka. Zostawię go. Nie mam nic do stracenia. Nie wiem, do miąższu, czy tu pękło, dostało się. Zobaczymy. Nic pewnie z tego nie wyjdzie. Czekajcie. No, tak się przedstawia sytuacja z Karoliną. Jeszcze go chwilkę. Ponieważ pierwszy raz w życiu mam tego arbuza, tą odmianę, chcę go tak obejrzeć. Spójrzcie, jakie tu są guzy, wybrzuszenia. No nic, za rok spróbuję ponownie. Kto tam? Halo? Proszę, otwarte. Zaczynamy rozkrajanie. Ciach. Dobrze, ważymy Karolinkę. Nie ma 5 kg. 4800. Dobrze, to zdejmujemy. Rozkroimy. I tyle. Ale najpierw Karolinka musi zostać umyta. Poproszę, weź ją tam troszeczkę. Myj, dziewczynę. Będzie to jej ostatnia kąpiel w życiu. A została wysiana 8 kwietnia, słuchajcie. 5 miesięcy do zbioru.
zebrana z przyczyn wiadomo jakich, widać. Ogólnie mogłaby być zebrana, myślę, ze 3 tygodnie wcześniej, gdyby moje sadzonki tak nie kulały, nie chorowały. Chodźmy, już rozkrajamy. Kroimy. Słuchamy dźwięku. Nieciekawy dźwięk. Niedojrzała. Nawet pestki nie zbiorę. Teoretycznie nie jest problemem kupić, ale wolałabym mieć własne. No nic, będę musiała po prostu pogrzebać. Może się sztuka znajdzie. Przetnij, wiesz, to jeszcze i spróbuję i zmierzymy, ile to ma cukru. Pestek mnóstwo, wiesz, ze środka chyba. I spróbuj ty też. Niewiele słodka. 6, myślę, że ma zawartości cukru. Podasz metro, ten metrometr, refraktometr, refra. Dobra, chodź, nabieramy. Tak, już się wprawiliśmy w tym mierzeniu, tylko ja nie mogę w wykadrowaniu. Zaraz, chwileńkę. Pięć. Tak, 5%, tylko 5%. Zadatki miała Karolinka. Wiesz co, choć ją rozciapimy, zobaczymy, czy znajdziemy jakąś pestkę dużą, zdrową, dojrzałą. Bo to jest wszystko miękkie. No nie wiem, ciachnij może tak poprzez to najbardziej różowe. Wzdłuż, wiesz, tak... W tym miejscu nawet. Nie musisz łódeczkę. Nie. Chodzi mi, żeby to przeciąć. Dobra. No, gumowa. Co za warunki pogodowe. Popatrzcie. No trudno. No nic. Człowiek nie przeskoczy pewnych rzeczy. Próbujemy za rok. Ale jeszcze rozkroimy jednego arbuziaczka małego. Jest to odmiany ukraińskiej cukrowy malcik. Cukrowy chłopiec, bo malcik znaczy chłopiec. Ważymy go. Takie maleństwo urosło. Sugar baby polskiego nie wysiewałam. Za to ukraiński cukrowy malcik, to jest ten. I sacharny małysz, którego nie mam. Nic nie wyrosło. Przepraszam. 66 deko tylko. Rozetnij, wiesz? Proszę. Już na tacy. Nie będziemy szli, czy jest dojrzały. Gumowy. Nie jest jędrny. Jest. Pewnie będzie słodki. Zaraz zobaczymy. Mamy refraktomat wyczyszczony. I teraz pobierzmy próbkę. Tak, odkrój, wiesz? Tak. No, z 8 ma. Przytrzymaj. Dobrze, tak szybciutko, bo robota czeka na mnie inna. Trzeba i delikatnie zamykamy. Jest słodziutki. Czekajcie, pauza.
Proszę. Musiałam ostrość, wiecie, uregulować. 8, trafiłam. Tak jest. 8% z Calibrix. Takie maleństwo, a słodziutkie. A pestek? Ciężko mi określić, czy dużo miałby, czy niewiele. Najgorzej pod względem pestek wyszedł ten H3 Mix Legutko, tam kilka filmów wstecz. Taki czarnawy mocno. Obsypany był pestkami i nie wiem, co to jest za odmiana. Na pewno nie Janosi, Kreosario raczej nie. Czy z Sugar Baby, co jest dostępnego na rynku polskim. O tak ciemnej skórze i żebrowanej. To jest zagadka. Pozdrawiam. Do widzenia.